pracujemy już wszyscy nauczyciele formują cele w języku ucznia. Wszyscy przedstawiają kryteria sukcesu, czyli na co bezu. I bardzo intensywnie pracujemy nad informacją zwrotną. Jestem trochę w innej sytuacji, ponieważ trochę dłużej pracujemy w ocenianiu kształtującym, to jest raz, a po drugie pracują same zespoły. Co zespoły przedmiotowe sobie zdecydowały, jeżeli chodzi o informację zwrotną? Mianowicie wybrały sobie, ustaliły, co będzie oceniane w ramach informacji zwrotnej, czyli każdą nową dziedzinę wiedzy, umiejętność, jako pierwsze oceniają informację zwrotną. Jeżeli na przykład wprowadzają, powiedzmy piszemy opis, to dokładnie dajemy kryteria sukcesu i pierwsza ocena jest zawsze informacją zwrotną. Zyskujemy. Przede wszystkim nie mamy jedynek za pierwsze niepowodzenia. Po drugie dajemy informację, dajemy szansę uczniowi poprawić się. Bardzo motywujemy, szczególnie bardzo ambitnych uczniów do tego, żeby spełnili te kryteria sukcesu. A to jest szkoła podstawowa, a więc dajemy również szansę rodzicowi, żeby dobrze pomógł własnemu dziecku przy poprawie oceny. A więc widzimy w tym naprawdę same sukcesy, co nie znaczy oczywiście, że nie oceniamy sumująco, ponieważ kiedy przychodzi do podsumowania działu, ocena sumująca musi się pojawić. A więc w naszym WSO mamy zapisane, co oceniamy kształtująco, a co oceniamy sumująco. Jeszcze jedna uwaga, która tutaj została powiedziana przez dwie panie. Nie ma sensu rzucić się na głowę w to ocenianie kształtujące. Trzeba zacząć od małych rzeczy, żeby nauczyciele zobaczyli korzyści. Czyli jakie są, jeżeli podajemy te cele, to czy po pewnym czasie widać, że uczniowie się lepiej uczą, czy lepiej korzystają z lekcji, to następny element. Można robić to sukcesywnie. Nie należy robić tego po całości w całej szkole, tak myślę, że się zgadzamy, prawda? Mhm.